Serwus, ja jestem Crimson i nagrywam tak sobie odcinek na spontanie. Tak, jest Sylwester i gram sobie... No wiadomo, jestem no-life'em, który nie wychodzi w ogóle ze swojej piwnicy, no to... Co zrobić? No i tak. Sytuacja wygląda tak, postanowiłem nagrać ten odcinek, bo... od paru dni szukam wiśniaka villagera, bo jak wiecie, już jednego mam, ale nie mogłem w ogóle znaleźć drugiego. Byłem nawet tak zdesperowany, że chciałem kupić jednego villagera od Boczka i Kupsona, bo oni mają villagerów. No ale powiedzieli, że no lepiej już znaleźć po prostu tego zombiaka gdzieś w okolicy wioski, bo od naszej wioski do ich tej wioski villagerów jest 11 tysięcy kretek. I znalazłem, tylko co? No to, że jestem 11,5 tysiąca kretek od naszej wioski. Więc jeszcze dalej niż wioska, Boczka i Kupsona. Jestem tak zdesperowany, że wiecie co? Chyba go zaprowadzę do naszej wioski. Hełm ma, więc się nie spali. Będzie za mną dosyć szybko bieg, więc czemu by nie? Tylko najpierw trzeba mu w ogóle jakieś wyjście zbudować. I tak, jak to zrobić? Bo nie mogę stąd iść, bo mi wtedy zniknie. Ale znowu też chłop może mnie zabić. Jak będę to kopał. Dobra, spróbujmy. Czy on mnie zabije? Żeby mi się jeszcze zbrojka nie skończyła. Ile to mam użyć? 215. Dobra. Trudno. Próbuję. Nie, no dobra. Zaklepie mnie chłop. Dobra, wiem jak to zrobię. Mam już na to pomysł. Okej. Kurde, nie mam drewna, zrobiłbym... trapdora. Bym sobie mi już przygotowany. Okej. Nie no, niezawodny patent, powiem ci. PogChamp mam po prostu tutaj sposób na wyprowadzenie tego villagera na powierzchnię i przy okazji nie umrzeć od niego. Już chyba nawet jestem na powierzchni? Nie, niestety jeszcze nie. Dobra. Dobra, wyprowadziłem go na powierzchnię i teraz 11 tysięcy kilometrów, znaczy Boże, kratek drogi, podciąg. Tylko najgorsze jest to, że zaraz mnie zabiją, bo przy okazji tworzy się tu fajna armia mobów. Dobra, zaraz dzień wstanie, więc po... Aha. O, dzięki.
Tak. Nie no, chciałem w ogóle powiedzieć, że ogólnie PogChamp, bo chciałem zbudować, bo ja go prowadzę od tamtąd i chciałem mu zbudować łódkę, żeby nie płynął godzinę, ale patrzcie, ja mam mroźnego piechura i nie muszę robić, więc totalny PogChamp, w końcu na coś ten enchant się przydał, bo powiem wam, że jeszcze nigdy nie miałem mroźnego piechura na survivalu i chciałem w sumie, w ogóle nigdy nie używałem, w sumie z ciekawości chciałem... Dałem sobie tego mroźnego piechura i ciągle mnie wkurzał. Useless był ten enchant, ale powiem wam, że teraz się przydał. No i w ogóle swoją drogą, patrzcie. Tam jest, o, nawet widać, jest wioska Boczka i Kupsona, a ja znalazłem no jakoś 500 kratek w tamtą stronę tego villagera, więc no, pog. To co widzowie, zostało nam jeszcze tylko 11 tysięcy kratek. W drogę! W ogóle trzeba by go jakoś nazwać. Jak ciebie nazwać? Jakby ciebie tutaj nazwać? W sumie ciężka decyzja, że nie wiem. Cezary. Cezary? Chce się nazywać Cezary? Nie, dobra, nie chce się nazywać Cezary. Jeszcze nad tym pomyśl. Nie, hełm mu się skończył! Kurwa, mroźny piechur! Dobra, wskakuj do wody, wskakuj do wody! Dawaj, 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 dawaj! Hełm mu się skończył. Kurde. Dobra, wiem. Trzeba będzie mu... Nie, teraz mi się utopi. Proszę, nie top się. Nie top, nie, nie. Proszę, chodź, chodź, chodź tu. Tu chodź do mnie, płyń do mnie. Proszę, nie top się, nie top się. Błagam cię. Błagam, nie top się. Proszę cię. Cezary, Cezary, tak cię nazwę. Cezary. Proszę. Proszę cię. Czekaj, ja ci tu zbuduję ten. Jakąś komorę powietrzną. Weź spierdzielaj. Cezary, wytrzymaj. Cezary, ratunek nadchodzi. Cezary, trzymaj się. Cezary, wytrzymasz. Ja wierzę w ciebie. Cezary, dasz radę. Daj mi spokój. Dobra, Cezary, szybko. Teraz w tą stronę. Tu, 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 dawaj do mnie. Dawaj do mnie, Cezary, dobrze. Tylko mnie nie zabij. Cezary, przepraszam. Nie chciałem cię wolnić. Przepraszam. Cezary, proszę cię. Cezary! Cezary! Nie zmuszaj mnie do tego. O Boże! O kurde! Ale to była chwila zgrozy. O Jezus Maria, już myślałem, że umrę. O Boże. Hełm mu się skończył. Cezary, no kurde, no. Dobra. Jednak to będzie trudniejsze niż myślałem. Nie mam drewna, nie. Nie mam craftingu. Nie mam jak zrobić mu hełmu. O mój Boże. Dobra. Potrzebuję pomocnej dłoni. Mamy od... Naprawdę, dostaliśmy tutaj bardzo pomocną dłoń. I... Został nam rzucony crafting. Więc... PogChamp. No i teraz zrobimy ci hełm. A jeśli nie ubierzesz tego hełmu, no to Cezary. Niestety, nasze drogi będą musiały się rozejść. Ale będę o tobie zawsze pamiętał. Ale bądźmy dobrej myśli, Cezary. Dotrwamy. Zobaczysz piękno naszej wioski. Zamieszkasz z innym villagerem. Będziecie mieli dzieci. Naprawdę czeka cię piękne życie. Tylko musisz ze mną współpracować, tak? Tak. No, więc współpracuj, chłopie. Chwila prawdy, co ja robię. Cezary, ubierz to. Cezary, ubierz. Cezary! Cholera, jasno. Pierdoło. Wow, wow. Gdzie ten hełm? Ja go mam. Ubierasz to? Czemu jak umrę, to seta ubierasz? Co? Chłopie. Przecież znamy się nie od dzisiaj. Znaczy w sumie od dziś. No ubierz go. Dawaj. A ty gdzie? Chłopie. Dobra, sorry Cezary, żartowałem, żartowałem. Ale ubierz to no. Nie wiem, może z innego materiału chcesz? Mam złoto, mam złoto. Czekaj, już ci tutaj zrobimy może ze złota. Może wtedy będziesz chciał ubrać. Już.
Spokojnie, ja ciebie tutaj nie zostawię. Widzowie, chyba trzeba będzie go tu zostawić. No, Cezary, nie martw się. Wszystko będzie git. Dobra, mam 5 złota. Może to ubierzesz. Proszę cię, Cezary, no ubierz to. Proszę cię. Cezary, nie bądź taki. No i co ja mam z tobą zrobić, co? Niestety w życiu przychodzą smutne chwile. Bardzo ciężkie decyzje, które trzeba niestety podjąć. A niestety Cezarego muszę zabić. Przyjacielu, spróbuj chociaż ostatni raz. Mógłbym też się zabić, ale boję się, że on się zdespawnuje. Chociaż można by było zaryzykować. Dobra, spróbuję. Aha, tylko nie mam znowu drewna. Cezary. 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 Ojca z domu wygnałeś. Dobra. Cezary. Jak ja się dla ciebie poświęcam. Wow. Jezus Maria. Ej, zapomniałbym. Muszę tutaj home'a ustawić. Aha, muszę usunąć. Delayed home. Villager. Tak się nazywał? Tak. Set home. Nie wiem, zombie. Okej. Okay. Żegnaj świecie. Zombie. I sprawdźmy. Sprawdźmy to. Cezary, dlaczego mnie opuściłeś? Po tym wszystkim, co ja dla ciebie zrobiłem? Ty niewdzięczniku! Jeszcze przez ciebie straciłem level. Patrzcie, jaka szuja. Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłem. Niewdzięcznik. Muszę sobie w ogóle seta naprawić. No to co? Niestety misja... Misja... nieudana. Czuję się smutno z tym faktem. Znalazłem nowego Cezarego. I słuchajcie, jest w wiosce, a dokładnie w ogrodach boczek, więc... Historia z happy endem. Dziękuję za uwagę.